Laudetur Jezus Chrystus, zjebek. Niech Bóg pomnoży Twoje dni. Po ciemnej nocy Bóg dzień na ziemi czyni i słońcu z morza wstawać każe. Zjebku, ostatni raz byłeś pod moją strzechą 12 lat temu z kolegą. Nakręciliśmy przekaz do naszych wspólnych związkowych braci. Ten przekaz bardzo się nie spodobał naszym wspólnym związkowym braciom. Ale co ty, zjebku, powiedziałeś? Powiedziałeś, że jak bracia się na nas oburzą, to zdamy nasze glejty i z tego jeszcze zrobimy przekaz. A jak się to zakończyło? Leżę sobie po ciężkiej wojennej bitwie w szpitalu i twój współlas, który dokonywał tego przekazu razem z tobą, na siłę chciał się dostać do mnie do szpitala, ale Efendi nie pozwolił na tą potwarz. I zjebku, jaki był ciąg dalszy? Podążyłeś do naszych wspólnych związkowców i zamiast prowadzić naszą wspólną dalszą walkę, zaprzyjaźniłeś się z nimi. Oni tobie dali na wiele lat wikt i opierunek. I dzięki tym naszym ówczesnym wrogom stałeś się ich przyjacielem i piewcą na cały świat o ich wielkości i o ich dobrości i dobroczynności. To dzięki Efendiemu, zjebku, zostałeś wielkim piewcą z dwoma rybami siną barwą kutymi. Takie było twoje logo, zjebku. To dzięki Efendiemu, zjebku, nabrałeś tysiące, jak nie setki, kontaktów i dzięki tym kontaktom połowiłeś niewielkie ryby. Bo przez tyle lat ja nie widziałem, zjebku, żebyś ty złowił jakąś dużą rybę. To jest niebywałe w ogóle. No ale cóż, tak to jest. Dzięki Efendiemu, zjebku, i dzięki tym kontaktom, oczywiście pośrednio dzięki Efendiemu, miałeś dukaty na założenie własnego szynku. Dlatego uważam, że powinieneś być bardzo, bardzo wdzięczny Efendiemu. Ja już nie chcę, żebyś ty klękał przed Efendim i całował go w sygnet. Wystarczyłoby, gdybyś ty zaprosił mnie do ekskluzywnego szynku, no bo ja nic więcej nie podejrzewam po tobie, żebyś ty inaczej się odwdzięczył. Ale gdybyś nawet tak jak podług siebie zaprosił mnie do ekskluzywnego szynku na Sajgonki. Zjebusiu, ja nawet podjadę pod twoją strzechę karocą, dyliżansem i nasz woźnica zawiezie nas na te Sajgonki. Ja nawet je tobie zafunduję. To by mi wystarczyło. Dlatego uważam, zjebku, że to dzięki mnie jesteś kimś. Ale jesteś kimś w ocenie robactwa. Może dzisiaj, na dzisiaj starczy, zjebku, o niewdzięczności twojej w stosunku do twoich byłych kolegów opowiem w następnym odcinku.